Budda, jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, wystartował z marką energy drinków Dose, które są dostępne we wszystkich żabkach w Polsce. Żeby to logistycznie obsłużyć, czyli dostarczyć energy drinki do wszystkich żabek, z fabryki wyjechały 92 tiry, w każdym po 85 tysięcy puszek. 92! Takie ciężarówki wyjechały w Polskę całkowicie wypełnione Dose'em. We wszystkich sklepach żabka możecie kupić swoje puchy. W sumie 7 milionów 820 tysięcy puszek pojechało w Polskę, żeby pierwszego dnia działania marki były dostępne w sklepach. W tym filmie przeanalizujemy, jaki to jest biznes, ile kosztuje wyprodukowanie takiego energy drinka i ile w tym biznesie można zarobić. A takie nagrania są możliwe dzięki naszym partnerom, a partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Lodolandia, największa franczyza lodowa w Polsce oraz bizop.pl. Na tej stronie możecie kupić nasze książki. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Kim właściwie jest bohater tego odcinka? Budda to jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce w branży motoryzacyjnej. Ma rzesze wiernych fanów, potężną społeczność, którą zbudował m.in. dzięki temu, że dzielił się pieniędzmi z innymi, na przykład rozdawał za darmo samochody, rozdał 1 000 000 złotych widzom, płacił za paliwo na stacjach, co powodowało potężne korki do stacji benzynowych, podrzucił do domu dziecka skrzynię, w której było 100 tysięcy złotych, czy wrzucił w przebraniu 100 tysięcy złotych do puszki WOŚP. Budda nie tylko rozdawał samochody za darmo, ale organizował też loterie, w których do wygrania były ciekawe auta. W ostatniej takiej akcji do wygrania było 7 samochodów, było m.in. Audi RS6, BMW M3 czy Mercedes. Media spekulują, ile youtuber mógł na tym zarobić. Podają 96 milionów złotych, niektóre źródła podają 120 milionów złotych, ale te szacunki to takie gdybanie, ile zarobił, jeżeli w loterii wzięło udział 100 tysięcy osób, ile przy 200 tysiącach osób, ilu przy 500 tysiącach. No to są tylko spekulacje. Niby jest to wróżenie z fusów, ale gdy zakładamy jakąś firmę, no to możemy sobie mniej więcej policzyć, jakie będą koszty, chociaż zazwyczaj ludzie zbyt optymistycznie do tego podchodzą i te koszty w rzeczywistości okazują się dużo wyższe niż zakładano, ale największym wyzwaniem zawsze jest oszacowanie potencjalnych przychodów. Za ile będziemy w stanie sprzedać? Tutaj trzeba zrobić różne symulacje i zastanowić się, czy jest to realne. Ja też w ten sposób spekulowałem, gdy wydawałem 3 książki w wydawnictwie bizop.pl, które tutaj widzicie. Gdy zaczynałem na YouTubie, no to dużo kombinowałem i szukałem modelu biznesowego. Na czym tutaj można zarabiać? Jeżeli ktoś jest YouTuberem, no to wbrew temu, co ludzie myślą, to wcale nie zarabia na wyświetleniach filmu. Gdyby ten odcinek miał 100 tysięcy wyświetleń, no to zarobilibyśmy na nim około 1000 zł. Co ja tutaj Szymonowi będę musiał za nagranie i zmontowanie go zapłacić znacznie więcej, więc wciąż będę w plecy. Miałem taką hipotezę, że wydam własne książki, widzowie będą je kupować i na tym będziemy zarabiać. I tak też sobie gdybałem, że jeżeli kanał ma 100 tysięcy subskrypcji, ogląda go miesięcznie około 300 tysięcy powracających widzów, w skali 3 miesięcy to jest nawet 500 tysięcy powracających widzów, więc załóżmy, że 2% z tych osób kupi książki. 2% z 500 tysięcy to jest 10 tysięcy osób, przy czym większość nie kupi jednej książki, część kupi 2-3 tytuły, więc przyjmijmy, że jest to około 10 tysięcy klientów po 1,5 książki na klienta, więc 15 tysięcy sprzedanych książek. Ale to były tylko spekulacje. Okazało się, że książki kupiło znacznie mniej osób. Nie sprzedałem jeszcze 15 tysięcy książek. W dodatku 65% osób kupiło przez płatne reklamy na Facebooku, nie przez YouTube'a, więc te spekulacje się nie sprawdziły. Tutaj odsyłam Was w 2 miejsca. Na stronę finansowazmiana.pl. Tam możecie kupić wszystkie książki. Zacznijcie sobie od tej, od finansowej zmiany. To jest książka, w której 25 przedsiębiorców opisało, jak podwoili swoje dochody, co u nich było najskuteczniejsze. Później też do koszyka możecie dodać inne. A drugie miejsce, jeżeli taki temat Was ciekawi, jak jako YouTuber można zarabiać na swoim kanale, albo jak prowadzić kanał firmowy na YouTubie, żeby pozyskiwać klientów, to wejdźcie sobie na stronę bizop.pl/YouTube. Tam zostawcie maila i zobaczcie 35-minutowe nagranie, w którym pokazuję, jak to się robi. Wracamy do tematu. Tak samo jak w przypadku moich książek i w przypadku loterii Buddy. Te 100 milionów sprzedaży z loterii to są tylko spekulacje. Ile tych losów się sprzedało, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Jednak źle na tym nie zarobił, patrząc na jego ostatnie zakupy. W jednym z ostatnich filmów zamówił nowy samochód, to jest Koenigsegg Jesko. Auto kosztujące ponad 12 milionów złotych. Czy kupił Bugatti Veyron jako jedną z maskotek marki Dose, które na rynku wtórnym kosztuje około 7 milionów złotych. Oprócz wydatków motoryzacyjnych musiał też sfinansować powstanie marki i produkcję przynajmniej 8 milionów puszek swoich napojów, więc to też pochłonęło miliony. Czym jest Dose? Od 10 kwietnia we wszystkich żabkach w Polsce można kupić 2 energy drinki tej marki. Czarny, klasyczny energy drink i biały, bez cukru. A od 24 kwietnia dostępny będzie też żółty, który nie będzie energy drinkiem i będzie skierowany do osób niepełnoletnich, bo 1 stycznia tego roku zmieniły się przepisy, które zakazują sprzedaży energy drinków osobom do 18 roku życia. Pewnie mocno pokrzyżowało to plany Buddy, gdzie jednak spora część jego widzów to osoby niepełnoletnie. W filmie, w którym Budda ogłasza oficjalny start marki Dose,
pokazują też ich siedzibę. Jest to teren o powierzchni 55 tysięcy metrów z budynkiem o powierzchni 1600 metrów. Oglądając film Buddy, najpierw myślałem, że budują fabrykę, w której będą produkować te napoje, że mają też magazyn, w którym jest 120 milionów puszek, ale jest nieco inaczej. Napój produkuje zewnętrzna firma. Z informacji, które znalazłem, jest to firma QBev ze Stalowej Woli. Jak możemy wyczytać na ich stronie, każdego roku produkują około 300 milionów puszek napojów i to prawdopodobnie ich produkcja, ich magazyn jest pokazywany na filmie. Fabryka może produkować 3200 puszek na minutę, czyli 192 tysiące puszek na godzinę. W swoim magazynie mają 120 milionów puszek, w tym pustych. Jedna z ich spółek zajmuje się produkcją puszek. Patrząc na to z punktu widzenia biznesowego, to jest to bardzo ciekawy pomysł. Chcą być takim polskim Red Bullem. Skąd takie skojarzenie z Red Bullem? Red Bull też cenowo jest droższy niż inne energetyki i oczywiście nie chodzi o jego jakość, smak czy jakieś inne rzeczy, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Tutaj chodzi tylko o marketing i silną markę. To tam Red Bull wydaje potężne pieniądze, mają m.in. swój team Formuły 1, organizują nietypowe akcje typu skok ze spadochronem, ze stratosfery czy akrobatyczne przeloty samolotów. I to są takie działania w dwie strony. Takie akcje budują ich markę i napędzają sprzedaż, a dzięki temu, że mają dużą sprzedaż i dużo zarabiają, mogą dalej organizować takie akcje. I myślę, że w tym kierunku idzie też Buddha, czyli Dous ma zarabiać bardzo dużo, dzięki czemu będą organizowali nietypowe akcje, kupowali wyjątkowe samochody typu Bugatti czy Koenigsegg i te filmy na YouTubie dalej będą napędzały sprzedaż marki. Koło nam się pięknie zamyka. Kto wie, może Buddha za kilka lat wyjdzie z tą marką globalnie i będzie miał własny team Formuły 1. Jedna puszka kosztuje w cenie regularnej 5,50, ale od początku były sprzedawane w promocji. Przy zakupie dwóch sztuk cena za puszkę to 4,50. Porównując to z innymi napojami o tej samej pojemności, to jest to raczej górna półka cenowa i nie ma co się dziwić, szczególnie na początku działania marki, bo i tak te napoje bardzo szybko znikały. Jest teraz na to olbrzymi boom. Statystyczny Polak pewnie wykonałby skomplikowaną matematykę, czyli policzył 7 milionów 820 tysięcy puszek razy skromnie licząc 4,50, wychodzi nam 35 milionów 190 tysięcy. I tak się robi też miniatury na YouTubie, wrzuca się tam taką kwotę, że Buddha pierwszego dnia zarobił 35 milionów złotych. Tylko że nikt nie liczy kosztów, więc policzmy koszty. Ile kosztuje wyprodukowanie jednej puszki razem z napojem? Wysłałem zapytanie do kilku różnych producentów, ale poprosili, żeby nie upubliczniać, która oferta jest do jakiej firmy, bo jednak są to branże, gdzie konkuruje się na minimalnych marżach, więc podam Wam przykładową ofertę. 500 tysięcy puszek napoju, jest to cena 0,183 euro za puszkę, czyli 18,3 centa. 1 milion puszek, cena 0,179 euro za puszkę, czyli 17,9 centa puszki już z napojem. Jeżeli w pierwszym transporcie pojechało prawie 8 milionów puszek, no to pewnie Buddha musiał zamówić kilkadziesiąt milionów sztuk. Przy takiej ilości może uzyskał cenę 16-17 centów za puszkę, co daje około 70 groszy za puszkę napoju. Do tego trzeba doliczyć podatek cukrowy, czyli 23 grosze netto za puszkę. Przyjmijmy, że sam koszt produkcji napoju z podatkiem cukrowym to około 93 grosze netto. Ile kosztuje transport takich napojów i jak znacząca jest cena transportu w końcowej cenie takiego produktu? Wiemy tylko, że pierwszego dnia wyjechały 92 ciężarówki. Żabka posiadała w zeszłym roku 8 centrów logistycznych i 19 terminali przeładunkowych, ale nie wiemy, jak takie dostawy się odbywają. Czy od producenta wszystkie tiry jadą do jednego magazynu centralnego, skąd są dalej rozwożone, czy te tiry jadą od razu do różnych centrów logistycznych. Nie wiemy dokładnie, ile kilometrów musiały przejechać, czy wracały na pusto, czy był to transport zlecony zewnętrznej firmie spedycyjnej, więc zrobimy sobie znowu jakieś założenia. Zakładamy 92 tiry, każdy przejedzie średnio 300 km po 5 zł za kilometr, co daje 138 tysięcy złotych. 138 tysięcy złotych podzielić przez 7 milionów 820 tysięcy puszek daje poniżej 2 groszy, czyli do każdej puszki trzeba doliczyć poniżej 2 groszy za transport. Nawet jeżeli te szacunki są totalnie z czapy i cena transportu jest 4 razy wyższa niż sobie założyłem, daje to około 7 groszy za puszkę. Nie jest to aż tak znaczący koszt. W filmie Buddha podał, że obecnie przy marce Dous pracuje 87 osób. W tym roku chcą przekroczyć 100 pracowników. Czyli nie chodzi tutaj o pracowników produkcji czy magazynu, bo jest ona zlecana zewnętrznej firmie. Chodzi tutaj o pracowników, którzy będą tworzyć markę, organizować różne akcje promocyjne, eventy. Buddha też chce wprowadzić grywalizację i zaangażować klientów w tworzenie Douslandu, czyli siedziby ich firmy. Czyli pracownicy to pewnie specjaliści z działu marketingu, brandingu. Raczej nie są to osoby zatrudnione na minimalnej krajowej, ale nawet gdyby 87 osób zatrudnić na minimalną krajową, to zobaczmy, jaki to jest koszt. Minimalna krajowa obecnie to 4242 zł brutto, z czego pracownik dostanie prawie 3222 zł netto. Jednak koszt pracodawcy to nie jest 4242 zł brutto, tylko jest to 5110 zł i 76 groszy. Czyli jeżeli chcecie zatrudnić pracownika, który zarobi minimalną krajową, czyli tamte 3200 na rękę, to wy płacicie mu 5000
5110 zł, a prawie 1900 zł to ZUS i podatek. Mamy 87 pracowników razy koszt pracodawcy, czyli te 5110 zł 76 groszy, daje nam to 444 636 zł i 12 groszy miesięcznie za pracowników, zakładając, że zarabiają minimalną krajową. Jednak nie sądzę, bo jak wspominałem wcześniej, żeby stworzyć taką markę na wysokim poziomie, potrzebni są specjaliści. Więc myślę, że ta kwota może być dwa razy większa, ale dodajmy do tego skromnie 50%. Wychodzi nam prawie 667 tysięcy złotych miesięcznie na pensje pracowników. Jakie są jeszcze koszty stałe? Chociażby utrzymanie siedziby, jej bieżące rachunki, ale też podatek od nieruchomości. Wiem, że Dousland jest na Śląsku. Jest to działka o powierzchni 55 tysięcy metrów kwadratowych, na której jest budynek o powierzchni 1600 metrów. Przykładowe stawki podatku od nieruchomości w Rudzie Śląskiej dla firm. To za budynek jest to 33 zł i 10 groszy za metr kwadratowy. Razy 1600 metrów wychodzi nam 52 960 zł rocznie podatku za sam budynek, plus podatek za działkę. Jest to 34 zł za metr, razy 55 tysięcy metrów daje 73 700 zł rocznie, więc sam podatek od nieruchomości może wynieść 126 660 zł rocznie. Pracownicy, podatek od nieruchomości, utrzymanie lokalu jest to minimum 700 000 zł miesięcznie. Przechodzimy do wróżenia z kryształowej kuli. Ile Budda może zarobić na takim biznesie? Na szczęście dzięki YouTube'owi możemy się dowiedzieć masy rzeczy, na przykład tego, ile energetyków rocznie sprzedaje konkurencja. Marka Tiger sprzedaje rocznie za około 400 milionów złotych, z czego Dariusz Tiger Michalczewski zarabia 10-12 milionów złotych rocznie. Teraz sprzedajecie za 400 milionów złotych rocznie. Około. Z tego co liczę, około tak. 400 milionów złotych sprzedaży, gdyby uśrednić, że puszka Tigera kosztuje około 3,50, daje około 114 milionów puszek Tigera rocznie. Jeżeli chodzi o youtuberów, no to grupa Warszawski Koks sprzedaje swoje napoje energetyczne Dzik. Za poprzedni rok sprzedali ich ponad 28 milionów puszek, które są dostępne w 14 sieciach handlowych w 7 różnych smakach. W tym roku też sprzedaliśmy ponad 28 milionów puszek i fajną ciekawostką będzie podział smaków, jak się sprzedawały. To rzucamy Wam tutaj na ekran. W 2022 byliśmy w 6 sieciach, a teraz już się udało być w 14, więc udało się prawie potroić tą liczbę. Fajnie to poszło. I tutaj trzeba wyjaśnić. 114 milionów sprzedanych Tigerów, czy 28 milionów sprzedanych Dzików, taka sprzedaż była w okresie, gdy te napoje mogły też kupić osoby niepełnoletnie. Od 1 stycznia przepisy się zmieniły i przy zakupie energetyka trzeba pokazać dowód osobisty. Zobaczymy, jak to wpłynie na sprzedaż. Oczywiście producenci wprowadzili już zamienniki, czyli produkty bez kofeiny. Ile Budda może tego sprzedać, to zweryfikuje rynek. Na pewno mamy jakieś punkty odniesienia w postaci 114 milionów puszek Tigera czy 28 milionów puszek Dzika. Jednak konkurencyjne produkty są dostępne w większej ilości sieci. Dla Żabki obecnie jest to świetna sytuacja, bo jest olbrzymi popyt, a dozy są dostępne tylko u nich. Myślę, że to się zmieni. W spółce 20% udziałów ma Rafał Haznar, który jest odpowiedzialny m.in. za kontakt z sieciami handlowymi, więc będą chcieli, żeby ten produkt był dostępny szeroko. Swoją drogą za tydzień wypuścimy wywiad z właścicielem wydawnictwa Martel, który sprzedał poprzez sieci handlowe dziesiątki, jak nie setki milionów kolorowanek, książek kucharskich, książeczek dla dzieci i w rozmowie z nim wypytałem go o to, jak dostać się do takiej sieci handlowej. Inaczej sprawa wygląda, gdy jest się znanym youtuberem jak Budda, a trochę inaczej, gdy dopiero startujemy z biznesem i nikt Cię nie zna, więc w tym odcinku będziecie mogli dowiedzieć się, jak to zrobić. Zasubskrybujcie nasz kanał, wtedy będzie większa szansa, że zobaczycie ten film. Wracamy do tematu. Obliczyliśmy mniej więcej, że koszt produkcji napoju i dostarczenie go do sklepu to około złotówki netto. Do tego koszty stałe minimum 700 tysięcy złotych miesięcznie. Oprócz tego sieć handlowa też musi na tym zarobić. Nie wiemy, jaki jest podział zysków między Buddą a Żabką, jednak myślę, że obecnie Żabka bardzo dużo na takiej współpracy zyskuje, bo te produkty są dostępne tylko u nich. Przy okazji klienci mogą kupić jeszcze coś. Więc myślę, że Budda tutaj wynegocjował dla siebie dobre warunki. Wychodzi tak, że 4,50 kosztuje dos, 23% tej ceny to podatek VAT. Minus złotówka, czyli koszt produkcji, podatku cukrowego i logistyki, zostaje 2,46 do podziału między Buddę a Żabkę. Jak ten podział wygląda? Jak będziemy dzielić ten łup w sztabach? Rachunek jest prosty. Pomysł jest mój, to raz. Wykonanie moje, to dwa. Darowałem ci życie, to trzy. Ty tylko stopujesz szakala. Ale to jest najtrudniejsze. Dlatego właśnie zrobimy tak. Trzy sztaby moje, jedna twoja. Budda musi opłacić jeszcze minimum 700 tysięcy złotych kosztów stałych miesięcznie, a Żabka musi mieć swoją marżę, żeby opłacić wynajem sklepu, pracowników i tak dalej.
Moglibyśmy sobie tutaj zrobić takie symulacje jak w przypadku tych loterii samochodowych, czyli jeżeli Budda na jednej puszce ma złotówkę zysku, no to wtedy zarobi tyle milionów, jeżeli ma złoty 20 zysku, no to tyle. Społeczność Buddy jest na tyle silna, że moim zdaniem 28 milionów puszek sprzedawanych dzików jest do przebicia. A przypominam, że dziki są w 14 sieciach handlowych, w 7 smakach i taki wynik osiągnięto przed zmianą przepisów. Ile według Was sprzeda się puszek w pierwszym roku? Dajcie znać w komentarzach. Policzmy, jak to wygląda przy 28 milionach puszek w rok, zakładając, że Budda z każdej puszki otrzyma złoty 23, czyli podział pół na pół z żabką, w co wątpię. Wychodzi 34,5 miliona złotych rocznie. Od tego odejmijmy koszty stałe, czyli 700 tysięcy razy 12 miesięcy daje nam 8,4 miliona złotych kosztów rocznie. To daje nam 26,1 miliona złotych zysku rocznie przed opodatkowaniem. I tutaj możecie sobie manewrować i zmieniać te liczby. Jeżeli większa marża dla Buddy, a mniejsza dla żabki, wtedy większy zysk. Jeżeli sprzedają więcej niż 28 milionów puszek w rok, co jest bardzo prawdopodobne, wtedy znowu większy zysk. W tych szacunkach jest oczywiście sporo mankamentów. Marżą raczej nie dzielą się pół na pół z żabką, tylko myślę, że żabka ma maksymalnie 20% marży na takim produkcie. Więc 90 groszy dla żabki, złoty 56 zł dla Buddy. Wtedy przy 28 milionach puszek rocznie i po odjęciu kosztów daje to 35 milionów 280 tysięcy złotych zysku rocznie przed opodatkowaniem. Być może nie będzie to 28 milionów puszek w rok, a na przykład 3 razy więcej, czyli 84 miliony puszek razy złoty 56. To daje ponad 131 milionów złotych minus koszty stałe, 8,4 miliona rocznie. Ponad 120 milionów zysku rocznie. Oprócz tego nie każdy kupuje te produkty w promocyjnej cenie, czyli nie wszyscy kupią dwie puszki po 4,50 za puszkę. Część kupi jedną puszkę za 5,50, wtedy znowu marża jest wyższa. Czy te szacunki są realne? Nie wiem. Budda zarobi na tym na pewno dużo albo bardzo dużo. Czy DOS będzie takim polskim Red Bullem z takimi akcjami i z takim rozmachem wokół marki? Zobaczymy. Na pewno mówimy tutaj o grubych dziesiątkach milionów złotych zysku rocznie, który będzie wydawany na siedzibę marki, czyli DOSLAND, na zakup kolejnych nietuzinkowych samochodów, nowe filmy robione z jeszcze większym rozmachem. Pytanie do Was. Jak Wy obstawiacie, ile DOS sprzeda puszek rocznie i jaki jest zysk dla marki z jednej puszki? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też, czy taki format odcinków jest dla Was ciekawy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.